Dobra, kurwa, trochę miałem na głowie ostatnio, ale jazda. Faza pierwsza. Dzielicie rajd na dwie grupy, jedna po prawej stronie, druga po lewej stronie bossa, gdyż macie 5 staków debuffa, którego chcecie sobie z głową zdjąć. Boss będzie kastował Cleansing Pain, czyli przypierdala frontala, który zdejmuje wam jeden stack oraz spawn jada za każdego trafionego gracza. Musicie je szybko wysadzić w kosmos. Niedługo później Blood Price podrzuca wszystkich w górę i napierdala w zależności od tego, ile osób ma tyle samo staków co wy. Teraz rozumiecie, po co dzielicie rajd? Inevitable. Boss teleportuje się i bije w tanka, gdy ten nie jest w jego zasięgu. Tank ze swoją grupą dostaje z Cleansing Pain, z takim schodzą do 4, a następnie podrzucenie do góry. Wtedy macie pół rajdu, które ma X staków i pół rajdu, które ma Y staków, więc nie dostaniecie aż tak dużego wpierdolu. A później druga grupa dostaje z Cleansing Paina, zabijacie Ady i kastowany jest Ravage, czyli skill, który zapierdoli wam 1/3 areny, wielką plamą, której spierdalacie i powtarzacie całość, aż nie zbijecie bossa do 70% HP. Plan jest taki, żeby cały rajd miał po 2 staki, więc możecie chcieć stopować DPS. Albo zrobić to tak jak my, czyli ostatni Cleansing Pain przejęliśmy przygotowani całym rajdem, dostając w kurwę damage'u, ale nie musieliśmy dzięki temu czekać na kolejny, bo tak to pół grupy miałoby 2 staki, a pół 3, czego nie chcemy, bo na tych jebanych 70% zaczyna się interfaza i musicie kilka sekund dojść do Denatriusa. Im mniej macie staków, tym szybciej dobiegniecie. Mając 2, zrobicie to bez problemu. Mając 3, możecie mieć kurwa problem. Polecam odpalić sobie przy chwilę przed fazą skillę do movementu, a jeśli ktoś ma problem, to go lipnąć, bo niedobiegnięcie kończy się kurwa śmiercią. A, zapomniałem o jednym. Przez całą pierwszą fazę macie też takie gówno, że dwóch graczy dostaje mechanikę na sobie i musicie je wysokować, stojąc między graczem a duchem, które strzeli w niego pociskiem. Stoicie na lince, ale nie w kółku tego gracza, bo odleczycie bossa. Nie chcecie linek krzyżować i stać na skrzyżowaniu, bo zginiecie. My robiliśmy to tak, że osoby z mechaniką zawsze biegły do ściany od strony swojego ada, czyli na przykład ad po lewej stronie, osoba po prawej, więc osoba biegła do ściany po lewej. W drugiej fazie ustawiacie się tam, gdzie spełnią się ady, najoptymalnie jak macie jedną stronę części platformy wolną, gdyż istnieje taka mechanika jak Impale, czyli trzech graczy jest oznaczonych, a następnie przypierdoli w nich latający kurwa miecz, bijąc wszystko na swojej drodze, więc ci idą na przykład na prawą stronę, gdzie nie ma ludzi, żeby nie było przypału, bo każdy trafiony zostawia też jedną plamę na ziemi. Masakra to takie linki nakurwiające z prędkością światła po ziemi, zabijające, zostawiając również plamę. Trzeba unikać. Wrecking Pain to frontal nakładający damage taken debuff na trafionych graczy i przeciwników, na przykład Ady. Tankowie musicie się zmieniać, tym bardziej, że oprócz bossa bije was miecz, który też wam nakłada staki blida. Zmieniacie się co kilka. Co jest też całkiem spoko, to, że bijąc miecz Denatrius też dostaje w pierdol. Najważniejsze są jednak Ady i Lustra. Już na starcie zresją się w jednej części mapy Ady. 2 w melee i 2 w range. My, żeby nie overlapować mechanik, zrobiliśmy to w taki sposób. Na start fazy zbijaliśmy tylko melee Ady, które po śmierci wyrzucają na ziemi czerwone. Chcecie tego unikać, bo bije i odrzuca i może was wyjebać do dziury. Następnie podczas mechaniki Hand of Destruction, która przyciąga wszystkich w jedno miejsce, a następnie wybucha. Więc gracze muszą skorzystać z lustra. Zaraz po przyciągnięciu zapierdalają do lustra, które teleportuje was na drugą stronę areny. Tam przeczekaliśmy wybuch, a następnie wróciliśmy lustrem dobić Ady w ranged. Na drugim Hand of Destruction znów przeszliśmy na drugą stronę i tam już zostajemy, gdyż kolejne Ady zrespią się właśnie tutaj i całość jest znów powtarzana. No i teraz macie dwie opcje do wyboru. Opcja, w której macie dużo DPS i przebijacie bossa do 40% zanim zrespią się kolejne Ady, lub opcja, w której depsu nie macie i respią się 4 kolejne Ady, po 2 w jednej stronie pomieszczenia i po 2 w drugiej. Na 40% zaczyna się ostatnia faza i dla każdego żywego Ada macie zmniejszony healing. 4 Ady to dużo. 2 ujdą, 0 to oczywiście najoptymalniej. Jeśli macie opcję z mniejszą ilością depsu, to musicie sobie oczywiście je pierw rozjebać. Jeśli opcję z większą, to zaczynamy ostatnią fazę. My mieliśmy jeszcze 2 Ady żywe, więc je sobie dobiliśmy na start fazy. Cała arena się pomniejsza i nie ma żadnych luster. Tankowie, wy wiadomo, zmieniacie się co kilka staków od Remorni, a Wraith niech uważa, gdyż Shattering Pain to cast, który was odrzuca w pizdu, więc chcecie już się ustawić tak, żeby nie wylecieć za mapę. Fatal Fine Is, czyli gracze dostają kółko, a z kółka pojawia się kółko, które trzeba wysałkować, bo wybuchnie. Musicie uważać z pozycjonowaniem kółek i bossów tak, żeby jak będzie Fatal Fine Is i Hand of Destruction, od którego musicie spierdalać na pieszo, bo luster nie ma, to żeby te sołki nie zastawić w zasięgu destrukcji, bo będzie chuj z sołkowania. Wraca wam też tutaj Ravage, czyli ten gówno cast z fazy pierwszej, który zabiera wam 1/3 pomieszczenia, więc musicie się wyrobić, zanim wam miejsca zabraknie. Przy drugim Ravage możecie stać przy bossie i go napierdalać, gdyż nałoży się on z odepchnięciem, więc możecie ustawić się tak, żeby was odepchnęło z zasięgu Ravage, zanim ten przypierdoli. Przynajmniej na ten moment to tak działa. No kurwa, mam nadzieję, że nie wyszło zbyt skomplikowanie, bo tak jak reszta bossów w tym tierze jest raczej w znacznej większości banalna na papierze, tak tutaj rzeczywiście troszeczkę się dzieje. Jeśli się podobało, to wiadomo, łapę w górę, subik, komentarz, zaglądamy do opisu. A jak jakiś debil w twojej gildii nie wie, jak grać bossa, to mu wysyłasz kurwa film. Niech wam nie marnuje czasu swoją niewiedzą na rajdzie.